Darcy Robinson przyzwyczaiła się do tego, że za jej plecami nazywano ją pulchną lub grubą. Młoda kobieta zaczęła przybierać na wadze w szkole średniej i od tego momentu wszystko stało się dla niej trudniejsze. Problemy z wagą szybko doprowadziły do problemów ze szkolnymi łobuzami, ale pomimo wszystkich prześladowań, których doświadczyła i wszystkich przeszkód, jakie postawiło przed ją życie, Darcy zawsze pozostawała miłą i serdeczną dziewczyną, wyrozumiałą i otwartą na życie, a przynajmniej tak wyglądało to z zewnątrz. W głębi duszy Darcy bardzo cierpiała. Stosowała diety z wytrwałością i poświęceniem. Nie jadła tak dużo, a wszystko co spożywała było zdrowe, ale jej waga nie spadała. Co jest ze mną nie tak? Zapytała matkę z niezadowoleniem. Jej oczy zaszkliły się. A policzki płonęły. Charlotte wtuliła się w jej ramiona i delikatnie pogłaskała ją po głowie, aby pocieszyć swoją córkę, ale w rzeczywistości też nie wiedziała, co powiedzieć. Charlotte również zmagała się z nadwagą od czasów dojrzewania. Darcy obawiała się, że jej los podobny będzie jak ten matki. Do czasu ukończenia szkoły Darcy ważyła ponad 140 kg. Bała się, że nigdy nie będzie w stanie otrząsnąć się z paskudnych przezwisk, które nadawali jej koledzy w szkole. W koledżu wszyscy rozmawiali o niej za plecami, rzucali jej obleśne spojrzenia i chichotali. Ale od czasu w liceum nikt nigdy nie miał odwagi powiedzieć jej tego prosto w twarz. Darcy starała się o tym nie myśleć, żyć dalej i osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce. Ale pomimo doskonałych ocen, prawdziwe problemy biednej dziewczyny zaczęły się po ukończeniu szkoły, w czasie, w którym w teorii powinna rozpocząć nowy etap swojego życia. Wszystko zaczęło się od trudności ze znalezieniem pracy. Darcy przyzwyczaiła się do uprzedzeń swoich rówieśników, ale nie wierzyła, że nawet potencjalni pracodawcy przeprowadzający z nią rozmowę kwalifikacyjną zatrzymają się na jej wadze lub wyglądzie i odrzucą jej aplikację, zanim nawet usłyszą, co ma do powiedzenia. Po miesiącach nieudanych rozmów kwalifikacyjnych Darcy była zdesperowana. Już miała rzucić ręcznik i poddać się myśli, że będzie musiała żebrać przez resztę życia, kiedy poznała Alfreda Browna. Dzięki panu Brownowi fortuna w końcu się do niej uśmiechnęła. Był właścicielem małej firmy handlowej i cenił w swoich pracownikach takie wartości jak profesjonalizm i zaangażowanie. Pana Browna nie obchodziło, ile Darcy waży, co nosi i jaki ma kolor skóry. Przeprowadził z nią rozmowę kwalifikacyjną. Spodobało mu się to, co miała do powiedzenia i zatrudnił ją, przekonany, że będzie błyszczeć i rozwijać się w jego firmie. Niestety, nie wszyscy koledzy z pracy Darcy myśleli tak jak pan Brown. Nawet w świecie pracy, choć otoczona przez dorosłych, którzy powinni już nauczyć się nie oceniać książki po okładce, Darcy była ofiarą złośliwych przezwisk i chichotów ze strony kolegów. Na szczęście lata spędzone w liceum i na studiach sprawiły, że Darcy stała się silniejsza i była w stanie wytrzymać kpiące spojrzenia i osądy, które nieustannie czuła na sobie, co nie zmienia faktu, że dni spędzane w biurze były bardzo trudne. Podobnie jak w szkole, Darcy skoncentrowała się na swojej pracy. Wkrótce stała się jednym z najlepszych pracowników firmy. Po zaledwie 6 miesiącach silna i zdeterminowana kobieta awansowała na stanowisko kierownicze, co ostatecznie przekonało wszystkich o jej wartości. To właśnie wtedy w jej życiu pojawił się Michael. Michael był przystojnym młodym mężczyzną, który otrzymał stanowisko dzięki swojemu ojcu, przyjacielowi pana Browna. Gdy tylko się pojawił, wszystkie kobiety w biurze rzuciły się do jego stóp, ale chłopak szybko tracił zainteresowanie każdą z nich. Zamiast tego, ku zaskoczeniu wszystkich, zdawał się mieć oko na szefową działu, na Darcy. Darcy zawsze zachowywała się profesjonalnie w stosunku do Michaela, ale z drugiej strony otwarcie z nią flirtował, od samego początku dając do zrozumienia, że jest zdeterminowany. Chciał zdobyć serce tej kobiety. Kiedy Darcy zdała sobie sprawę, że Michael mówi poważnie, a nie tylko chce się z nią droczyć, zaczęła tracić czujność. Oboje zaczęli się spotykać. Po zaledwie kilku miesiącach spędzonych razem, Darcy poczuła się jak nowonarodzona. Po raz pierwszy w całym swoim życiu doceniała swoje ciało, za co była mu wdzięczna. Michael pokazał jej, że ona również jest warta bajkowej miłości, a nawet pomyślała, że to jej odmienność sprawiła, że wyróżniła się z tłumu w oczach ukochanego Michaela.
Kochająca para wkrótce zamieszkała razem. Darcy nie mogła uwierzyć, jak bardzo była szczęśliwa. Jedyną wadą ich związku był fakt, że Darcy nie poznała jeszcze rodziców swojego przyszłego męża, co wydawało się dość dziwne. Była szczęśliwa z Michaelem. Myślała, że jego rodzice są po prostu bardzo zajęci własnymi sprawami. Nie martwiła się zbytnio tym spotkaniem, które ciągle było przekładane. Przynajmniej dopóki nie podsłuchała dziwnej rozmowy między Michaelem a jego przyjacielem Billem. Darcy nigdy nie lubiła wtykać nosa w cudze sprawy, a bycie świadkiem tej rozmowy było szczerym błędem. Kiedy Bill zadzwonił, Michael ukrył się w drugim pokoju, zapominając zamknąć za sobą drzwi, a Darcy, która przeszła obok, wkrótce potem usłyszała wszystko. A kiedy zamierzasz mu powiedzieć? Darcy usłyszała jego pytanie. Nie wiem, przypuszczam, że jak najszybciej, odpowiedział Michael. Nie możemy się pobrać, to oczywiście nie wchodzi w rachubę. No stary, przyznaję, że byłem zaskoczony. Zaśmiał się wtedy Bill. Nie sądziłem, że będziesz w stanie spotykać się z tą górą kobiet nawet przez tydzień. Daj spokój, to nie było takie trudne, skomentował Michael, również się śmiejąc. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość pieniędzy. Oczy Darcy wypełniły się łzami. Jej twarz stanęła w płomieniach. Biedna dziewczyna poczuła, jak pęka jej serce. Nie mogło uwierzyć, że była tak naiwna. Michael nigdy jej nie lubił. Nigdy mu na niej nie zależało. Nie kochał jej. Nie chciał się z nią żenić. Nie chciał spędzić z nią resztę życia. Chciał tylko wygrać nikczemny zakład, który zawarł ze swoim przyjacielem. Zraniona do głębi Darcy nie czekała na koniec rozmowy, by stamtąd się wydostać. Z drżącymi nogami biedna dziewczyna zabrała swoje rzeczy i wyszła. Nie chciała dać Michaelowi nawet satysfakcji z opuszczenia jej. Opuściła więc dom, w którym odważyła się uwierzyć, że może być szczęśliwa. I wróciła do swojego dawnego życia w ciemności, bólu i samotności. Pewna, że jej serce nigdy nie odzyska sił po tym, jak Michael ją zdeptał. Po tym traumatycznym wydarzeniu Darcy popadła w depresję. Jej zdrowie pogorszyło się, podobnie jak jej waga. Wkrótce ważyła ponad 160 kg. Jedzenie było jej jedynym pocieszeniem, jedyną ucieczką od bólu, a tygodnie, które spędziła samotnie po Michaelu, były wypełnione tak wielkim bólem, że Darcy była pewna, że umrze z tego powodu. Pewnego dnia, kiedy była pewna, że już nigdy nie wstanie, Darcy spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Cierpiała niesprawiedliwie. Znosiła niezasłużone znęcanie się. Pozwalała, by ludzie ją krzywdzili. Ale najgorsze było to, że krzywdziła też samą siebie. Musiała się z tego wydostać. Była to winna samej sobie. Musiała działać. Stanęła na nogi, choć dojście do formy było bardzo trudne. Darcy była zdeterminowana. Przeszła na dietę. Zaczęła ćwiczyć i polegała na pomocy profesjonalistów. A za każdym razem, gdy czuła, że nie może tego zrobić, wspominała rozmowy Michaela i Billa. Dawało jej to impuls do kontynuowania i odzyskania życia. Kiedy zobaczyła pierwsze wyniki, poczuła radość oraz dumę w sercu, której nigdy nie znała. Od tego momentu powrót do formy był znacznie łatwiejszy. Po roku Darcy udało się stracić około połowy swojej początkowej wagi. Ważyła teraz około 65 kg. Oczywiście nie pozostało to niezauważone przez jej kolegów. Spośród nich najbardziej zaskoczony był oczywiście Michael, który nie mógł uwierzyć, jak piękna była teraz jego była dziewczyna. Mężczyzna kilkakrotnie próbował ją odzyskać, ale Darcy była stanowcza. Nie miała zamiaru wybaczyć mu tego, co jej zrobił, a poza tym nie było dla niego miejsca w jej sercu. Darcy poznała Brandona. Dobrego i życzliwego mężczyznę, który żywił do niej prawdziwe uczucie. Z Brandonem u boku Darcy kontynuowała odchudzanie, aż wróciła do bardzo dobrej formy. W końcu była szczęśliwa i zadowolona z siebie. Wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza sobie. A w dniu ślubu z Brandonem jej serce pękło z radości. Darcy była pewna, że jej serce nigdy nie wróci do normy po Michaelu. Była pewna, że rany są zbyt głębokie i że nigdy nie będzie już się dla nikogo bić. Ale wtedy pojawił się Brandon. Wszystko zmienił. Z mężem u boku, Darcy w końcu zrozumiała, czym jest miłość. Była pewna, że ona i Brandon będą szczęśliwi do końca życia.
To wszystko na dziś. Jeśli historia Ci się spodobała, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.